był świat. Tari ra 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 ta ta ta. O, ja to się dziwię, że w tym patefonie twoim to jeszcze się sprężynka kręci. Kręci, kręci się już kilkadziesiąt lat, ale to jak włączą prąd albo nie będziesz miał baterii, to już nie ma muzyki. Ale jak jest prąd, to nie ma trzasku. Cezary Ciszewski. Jacek Majewski, witamy w kolejnych konfrontacjach muzycznych. Za chwilę poznają państwo następnych bohaterów muzyki. Zanim to nastąpi, zobaczmy, co ciekawego działo się w poprzednim programie, a działo się naprawdę wiele. Zapraszamy. Piosenka o kobietach będzie, tak mi się wydaje, o chłopakach też, co wyczyszczają gały na dziewczyny długonogie, które chodzą ulicami roztańczone, rozbawione, bujające w obłokach, biodrami kolego robią w biały. Ten program był super. Dlaczego lud się w klinkach topi, to program widziałam przez przypadek, się na szyję. Ale jak zobaczyłam Nobiego i Wodeckiego, to patrzyłam już do końca. Oczywiście Zbigniew Wodecki, córki po 11 lat, a ja trochę więcej, bo jesteśmy nim oczarowane, zachwycone, zakochane. Dziękuję. Dodać się do siebie już nie mogę. Kobiety są gorące, zgadnij kto. I myślę, że Włodecki, jak i zarówno Norbi, powinni się zamienić swoimi rolami. Kolego, lubię Norbiego. Nie, lepiej niż Orgino, wiesz, bo to... Chciałam jedynie powiedzieć, że Norbi to fajny facet. Po prostu na mnie działa, tak jak na niego gorące kobiety. Jego uśmiech mi jest niewana, a on cały z pewnością jest bardzo gorący. Szkoda, że nie mam mniej lat. Norbi, kocham cię. Obydwaj byli wspaniali. Program wspaniały. Świetnie się prało w przesłuchaniu. Fantastycznie. Co ja do tej pory wiedziałem o tym utworze? Nic nie widziałem. Dobra, dziękuję, bo ja brawo, już mam tabletki wziąć. Ja też mam trochę dość tych facetów w programie. Wiedziałem, że tak będzie, chociaż śpiewali całkiem dobrze. Nawet świetnie. Ja zaprosiłem dzisiaj do studia jedną z najpiękniejszych i najmłodszych piosenkarek polskiej sceny. A ja zaprosiłem jedną z najwspanialszych kobiet. Najwspanialszą piosenkarkę polskiej estrady. Wielką karierę zrobiła naprawdę. Kogo? Uważaj. Pani Danuta Rin. I Katarzyna Stankiewicz. Witamy panie serdecznie. Dzień dobry. Stało się to, o co chodzi nam w programie. Drogie panie. Pani Danuta zaczynała śpiewać 40 lat temu. Dokładnie. Kasia? Znaczy nie, gdybyśmy byli tak ściśli, to dużo więcej, dlatego że dzieckiem w kolebce już tam w teatrzykach radiowych w Krakowie urzędowałam, także mikrofon trzymałam dużo wcześniej. Ale Kasia robi to dopiero od 4 lat. Tak. Dzieli was wiele. I masz sceniczny, koleje losu, styl, ale udało mi się dopatrzeć czegoś, co wydaje mi się, że was łączy troszeczkę. No. Mężczyźni. No. A właściwie... Tak, to... A właściwie, to ciekawe. Zajęłyście panie stanowisko w dyskusji na temat odwiecznego konfliktu pomiędzy mężczyzną a kobietą. Skąd to się wzięło w waszych piosenkach? No, nie wiem. Słuchajcie, ja dużo myślałam o tym tekście, który mam dzisiaj do zaśpiewania. I właściwie pomyślałam, że to jest jedyna rzecz, ponieważ tekst opowiada oczywiście o mężczyznach, jest trochę feministyczny. Można powiedzieć? Myślę, że tak, ale na przykład tekst mężczyzna. No właśnie, mężczyzna. I skoro pani Danuta go zaśpiewała, to znaczy, że się zgadza z tym tekstem, prawda? Gdzieś tam. W dużym stopniu tak. No, mnie się on też bardzo podoba, pomimo, że jest... Dlaczego dość mi się podoba? Podoba mi się, no bo... Jest, mówię, że trafiony jest. Myślę, taki. Że tak, jest trafiony, jest prawdziwy. Myślicie, że są prawdziwy. Jakieś kobiety, drogie panie, którym się ten tekst nie podoba? Myślę, że nie, dlatego że... Znając prawdę o mężczyznach, to nie znaczy, że się ich nie kocha. Jaką prawdę? No taką, o której właśnie śpiewamy. Tak zapowiadasz. Uważasz, Kasiu, to zaśpiewać? Jasne. Na pewno wiele kobiet. Na pewno wiele kobiet chciałoby krzyknąć, gdzie ci mężczyźni. Ale no na scenie. Nam troszkę zniewieścili. Tak? No mało się opiekują. Zaraz się będziemy prawda. Bronić. Na scenie? Na scenie odważyła się zrobić to tylko pani Danuta Rin. 25 lat temu. Zobaczmy.
jak przebiegała jej kariera w felietonie. Obejrzyjcie państwo i porozmawiamy, bo jest parę tajemnic w tym, których nie udało mi się odkryć. I mam nadzieję, że pani opowie o tym. Uchyli nam rąbkę. Uchyli nam rąbkę. Uchylę. Pięknie, dziękuję. Zobaczmy, zapraszamy. Kto? Na tyle wdzięku, co ja. Wdzięku, co ja. Skąd wy to macie? Ja szukam tych... Wykopali. Tej karty. 40 lat na estradzie spędziła Danuta Rin, a jej piosenki nadal wzruszają, szokują, czasem rozweselają. Zawsze uśmiechnięta, pogodna, pełna ciepła, zdobyła rzeszę sympatyków wiernych do dziś. Dzieci, mężczyźni. W latach 60. wbrew panującej modzie muzyki rozrywkowej zaczęła śpiewać jazz. Wkrótce jednak obdarowana dużymi zdolnościami wokalnymi zdecydowała się na popularniejsze piosenki dla szerszej publiczności. Prawdziwym powołaniem artystki okazała się estrada, choć zawsze marzyła o karierze aktorki. Występowała zresztą kilka sezonów w teatrze na Targówku. Zagrała również parę epizodów filmowych. Popularność przyniosły jednak Danucie Rin występy w telewizji. Stworzyła duet ze swoim drugim mężem, Bogdanem Krzyżewskim, lansując znakomite przeboje, m.in. na Deptaku w Ciechocinku. Lata 70. to nieustające występy na festiwalach. W 74. w Opolu została wybrana Miss Obiektywu. Lata 80. pani Danuta spędziła w kabaretach w ramach aktorskiego bojkotu. Występowała w krakowskim Centusiu i w Egidzie Jana Pietrzaka. W Centusiu to zaczynałam, jeszcze jak do szkoły chodziłam. Danuta Rin koncertowała w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, RPA, Azji i Kanadzie. Jest jedyną polską piosenkarką uhonorowaną złotym mikrofonem. Ufundowano ich 13. Otrzymali je m.in. Frank Sinatra i Król Tajlandii. Złoty mikrofon AKG. Bo ja żyję, polska baba, w tym przeciągu 1000 lat. Dom odburzy, duży w posadach, a w kombinie hula wiatr. Ja przeżyję i przytyję, żadne zło mnie nie dobije. Co za trzasne jedno okno, drugi przybi wiatr wybije. Jestem żona, podziwiam się, że takie wspomnienia. Myślę, że ja, kiedy będę miała to szczęście pracować tak długo i być tak długo na scenie, jeśli po kilku latach zobaczę takie właśnie materiały, myślę, że byłabym z siebie dumna. I cieszę się, że mogę wziąć w tym udział w programie właśnie z panią Danutą, naprawdę. Ja też się cieszę, tak się dobrze złożyła. Pani Danuto, ile pani piosenek zaśpiewała? Ja nie wiem, ja po prostu w czymś momencie przestałam liczyć, a ponieważ był taki okres w moim życiu właśnie też na początku, że nagrywało się piosenki w radio, była pula do nagrania, no ale były takie, których już różne koleżanki nie chciały nagrywać za żadną cenę. No, ja miałam tę umiejętność, Bogu dzięki, wtedy, że dyrektor Czerny, była to wtedy orkiestra radiowa, po prostu dawał minuty, ja podpisywałam tekst i za 10 minut stawałam do nagrania i resztę utworu zostało nagrane, pula wyczerpana. No i tak to się właściwie zaczynało. Ja nie wiem. Kiedyś na takiej nocnej audycji muzycznej Andrzej Jaroszewski puszczał mi różne utwory nagrane. Widziałam, że to jest nieprawda, bo ja nigdy w życiu czego nie śpiewałam. Jeszcze jedno. Widziałaś tutaj występy pani Danuty. Na ogół były one bardzo bogato aranżowane. Wiele się tam działo. To był wręcz skrzyżowanie kabaretu i piosenkarstwa. Powiedz mi, czy uważasz, że to jest potrzebne? Czy muzyka powinna bronić się sama, czy takie bogato aranżowane występy czegoś dodają?
Wiesz, nie mnie to oceniać, są różni odbiorcy. Myślę, że dlatego, że ludzie bardziej dążą za tym, żeby zrobić utwór, który się sprzedaje. Wszyscy myślą o tym, żeby szybko wyjść w górę, być szybko wskoczyć na tą górę, ale tak naprawdę nie wystarczy tam się wspiąć, bo to bardzo łatwe, tylko trudno się tam utrzymać. A żeby się utrzymać, trzeba mieć różne patenty. Myślę, że w dzisiejszym świecie muzyki, branży i w ogóle wszystko to gdzieś się pogubiło, coś się zagubiło i ludzie właściwie myślą tylko i wyłącznie o pieniądzach, myślą o tym, żeby szybko dojść do władzy i żeby mieć dużo, a tak naprawdę nie myślą o sztuce, a to jest najważniejsze. Ja właściwie myślę przede wszystkim o tym, żeby spełnić siebie, żeby nie robić niczego wbrew sobie. I kiedy nagrywam kolejne płyty, to nie mam przede wszystkim w głowie fortuny, jaką na tym zarobię. I nie jestem artystką, która może sobie wybierać między projektami, bo jeszcze ciągle się uczę. Ale gdzieś tam to doceniam i wydaje mi się, że to jest istotne. Zobaczmy w takim razie krótki materiał, który pokaże pierwsze owoce twojej kariery. Jeszcze nie zdążyła skończyć osiemnastki, gdy po raz pierwszy weszła na scenę. Panów z jury Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Chodzieży trafiła mikrofonem prosto w serce. Choć trzymała go jeszcze z amatorskim zacięciem, przyznali jej pierwszą nagrodę. Tylko rok potrzebowała Kasia na przygotowanie się do występu w Szansie na sukces, gdzie rozprawiła się z rywalami, nie dając im szans na więcej niż drugie miejsce. W najśmielszych marzeniach nie przewidywała, że wkrótce zdobędzie złotą i platynową płytę. Stało się to za sprawą występów z zespołem Various Man, z którego piosenki śpiewała we wspomnianej Szansie na sukces. Jeszcze trzęsły się jej nogi, gdy jako 19-letnia gwiazdeczka stanęła na scenie opolskiego festiwalu z Wariusem. Tak przyczadowała, że tylko ją i czterech innych artystów z wielkim stażem publiczność wywołała ponownie na scenę. Tylko 20 minut potrzebowała, aby w pociągu jadąc do studia napisać tekst największego hitu Wariusa, Orła Cień. Reszta tekstów do większości kawałków z platynowego krążka to także jej dzieło. Kiedy Wariusy postanowili zająć się swoimi sprawami, zamiast kontynuować pasmo niekończących się sukcesów, Kasia zdrętwiała. Ale tylko na chwilę otrząsnęła się i zaśpiewała, że jutro będzie ideałem. Ten hit roztrąbiły w eter już wszystkie rozgłośnie radiowe. Na tę płytę napisała większość tekstów. Muzycznie wsparła ją doświadczona koleżanka, dobrze znana wszystkim jako Kaja. Jedno wiem, tego chcę, by od jutra mówić, że ideałem, że przecież można lepiej, będzie tak, bo tak chcę, wszyscy będą mówić, że ideałem, lecz dopiero jutro. Myślą leżę w ciepłej wannie, jeszcze dwa skrzyżowania. Koniec gry, wracam przecież, nie mam czym otworzyć drzwi. Jutro będę ideałem, jutro będę. Jutro będę ideałem. Jedno wiem, tego chcę, od jutra mówić, że przecież można lepiej. No fajnie, no ja uważam, że to poleci w górę szybko, tylko żeby się nie dała, bo to strasznie ciężko jest. No właśnie, nie dać się to jest chyba najtrudniejsza rzecz do wykonania. Czemu się nie dać? Komu się nie dać? Wiesz, bo, jeśli mogę, to żeby... Ja zawsze marzyłam, będąc dzieckiem, o tym, żeby śpiewać. I kiedy już w to wszystko weszłam, to tak naprawdę przez pierwsze miesiące to były koncerty, dużo muzyki. I potem po pewnym czasie, kiedy już to wszystko się zaangażowało, kiedy sprzedaliśmy bardzo dużo płyt, nagle się okazało, że żeby wyjść na scenę i śpiewać, trzeba się przedrzeć przez stos innych rzeczy, które tak naprawdę nie powinny cię dotyczyć. Będąc dzieckiem, o tym, żeby śpiewać. I kiedy już w to wszystko weszłam, to tak naprawdę przez pierwsze miesiące to były koncerty, dużo muzyki. I potem po pewnym czasie, kiedy już to wszystko się zaangażowało, kiedy sprzedaliśmy bardzo dużo płyt, nagle się okazało, że żeby wyjść na scenę i śpiewać, trzeba się przedrzeć przez stos innych rzeczy, które tak naprawdę nie powinny cię dotyczyć.
Zawód wymaga też wielkiej odporności psychicznej. Nie chcę mówić o tych rzeczy, przez które należy się przedzierać, bo byśmy weszli w taki temat mniej sympatyczny. W każdym bądź razie myślę, że właśnie tu jest potrzebna siła charakteru, siła woli, siła mentalna do tego, aby tu być. Nie jak wystarczy bardzo niesympatyczny jest ten temat, w który tak się obawiamy wejść, Kasia? No jest bardzo niesympatyczny, był, jest i myślę, że w naszej rzeczywistości będzie. Jakie największe zagrożenia czyhają na artystę podczas kariery? Z czym trzeba sobie poradzić najbardziej, no, najtrudniej? Z ludźmi. Znaczy? No generalnie z ludźmi, no. I tymi, którzy proponują, i tymi, którzy płacą, i tymi, którzy decydują, przede wszystkim w decydentach. Potem bardzo często się zdarza tak, że w tej chwili młodą gwiazdę się promuje i ona jest na jakiejś wysokości i zostaje porzucona. I to jest straszne. I nikogo nie obchodzi, co się z nią dalej stanie. A jaki pani największy zawód przeżyła w swojej karierze? Ja miałabym co do opowiadania. A taki pierwszy, ten taki przełomowy najbardziej. Przykry. O, no i bardzo dawno temu w Opolu, kiedy jeszcze śpiewałam z Bogdanem Czyżewskim, śpiewałam piosenkę pod tytułem Biedroneczki są w kropeczki. I dostaliśmy nagrodę publiczności, zostaliśmy zawiadomieni, że mamy przyjść na próbę i śpiewać to na koncercie laureatów. Tymczasem przyszliśmy na próbę, weszliśmy na scenę i ktoś nagle powiedział, kierownik artystyczny festiwalu, powiedział, to nie oni. My mówimy, co nie oni? No nie oni będą śpiewać, no jak to nie oni? I Klimczuk, który dyrygował wtedy swoją orkiestrą, powiedział, jak to i nie oni? No przecież to jest... Nie, w koncercie laureatów będzie śpiewała inna piosenkarka. Koniec, nie ma nic więcej do dodania. Jak zaczęłam płakać tam na tej scenie, to skończyłam w Warszawie, bo od razu się spakowałam. I dojechaliśmy do Warszawy. Pierwszy, najbliższy z brzegu, który mi wpadł. Nie chciała pani potem zakończyć karierę po czymś takim? I pan, myślę, że to w sumie tak strasznie mnie zabolało, że dało mi potworną siłę. Komu było łatwiej zaczynać? Jak pani myślicie? Na pewno myślałyście wcześniej. Ja myślę, że to są sobie różne chyba problemy. Zupełnie tak. I inna rzeczywistość, tak mi się wydaje. Tak. To wiemy na pewno. No to chodzi głównie o to, że pani Danuto długo musiała pracować na swoje pierwsze duże występy przed dużą publicznością, no, i swoje wielkie przeboje. Ale ja 10 lat śpiewałam w duecie i taką tak zwaną muzykę, jak ja mówię, lekką, a twoją przyjemną. I jednak ja miałam to poczucie, że ja jestem osobą popularną. I także ja nie miałam takiego, że z pustki gdzieś wyszłam, wyleciałam gdzieś, nie. 10 lat w duecie śpiewałam. I ja nie wyleciałam zupełnie na scenę, zaczynając sama od nowa. W związku z tym, kiedy zaproponowano mi pierwszy recital w Opolu, to ja myślałam, że to jest po prostu jakaś dodatkowa impreza tam gdzieś z boku. Ale czy byli ludzie, którzy pomagali w tej karierze? No, teraz na przykład jest tak, że jest menadżer, wytwórnia fonograficzna, nie, w ogóle nie wiem, czy to jest menadżer do dnia dzisiejszego. Prawie poza tym, że menadżer Jan Zylber rzeczywiście organizował mi duże koncerty i na wyjazdach zagranicznych był już tam, szefował. To tu w kraju w ogóle nikogo nie miałam, nie mam i już nie będę miała, bo nie po co. A dla ciebie, Kasiu, kim jest menadżer? Dla mnie to bardzo ważna osoba, dlatego że jak mówię o tym, ja wyszłam znikąd, nagle pojawiłam się w tym wszystkim i potrzebowałam osoby, która mi to wszystko uświadomi. Dla mnie jest menadżer przede wszystkim osobą bliską, z którą spędzam każdy dzień. Tak, każdy dzień, codziennie się widzimy, codziennie rozmawiamy, myślimy w podobny sposób. Pani wspominała, że tych menadżerów chyba wtedy nie było, albo inaczej się nazywali. Czy czuła się pani bardziej wolna na przykład niż Kasia teraz, artysta był bardziej wolny, sobą, sterem, żeglarzem? I tak, i nie, bo byli mi potrzebni, a równocześnie ja byłam jednak, mogłam sobie decydować o tym, co nagram i co zaśpiewam. Gęby pełne wazeliny, oczka wcale rozbiegane, po prostu... Marek Włoch! Fantastycznie. Za chwilę obejrzymy opinię tych, którzy słuchają pani piosenek. Mam taką prośbę, gdyby pani mogła w paru słowach przedstawić komplementy na temat Kasi. Co się pani podoba? Jest bardzo muzykalna, ma kawał głosu do śpiewania.
Nie musisz wcale. I wydaje mi się, że ma przed sobą świetną drogę. No, teraz będzie wiele rzeczy polegało na jej wyborze, co ona z tym dalej zrobi. Ale to jest bardzo w porządku. Kasiu, słuchaj, trzymaj się. Piosenek pani Danuty. Trzymaj się, bo to jest tylko jedna. Poznałaś panią Danutę? Co cię najbardziej się podoba w piosenkach? Co podoba się w osobowości pani Danuty? Więc szczerze mówiąc, Przed nagraniem programu siedziałyśmy sobie w garderobie, bo miałyśmy kolejne 10 minut na to, żeby porozmawiać. I po prostu to właściwie pierwszy raz miałyśmy możliwość być gdzieś tam bliżej i rozmawiać ze sobą. I ja bardzo mi się podoba to, że pani Danuta jest osobą konkretną, zdecydowaną. Mi się to strasznie podoba. Mówi, co myśli i po prostu i bez owijania w bawełnę. I ja to u ludzi cenię najbardziej. To mi się bardzo podoba. Dziękuję bardzo, bo to jest moja największa wada i zaleta. Szczerość do bólu. Drogie panie, co sądzą o was ludzie? Co sądzą o was przechodnie? Jak wygląda? No jest szczupła, ma blond włosy. No. Wydaje się całkiem sympatyczna. Podoba mi się zmiana jej marzu. Kiedyś jak była troszkę grubsza, miała dłuższe włosy. W tej chwili wydaje mi się, że wygląda dużo ciekawiej i bardziej interesująca. Również podoba mi się, jak śpiewa, ma fajny głos. No jeżeli dobrze się czuje z takimi masz, jak ma, to nie musi nic zmieniać. Na pewno na dobre wyszła jej jakaś taka przemiana zewnętrzna, bo początki, zaraz po szansie na sukces, to to widać było, że jest to amatorka, którą należałoby jakoś wykreować. I także myślę, że ta jej zmiana jakaś tak na dobre wyszła i też również to, że zaczęła sama coś robić, śpiewać. Wydaje mi się, że jakoś lepiej jej to wychodzi niż kiedy z Marius Manx to robiła. Wizerunek dobrze znają ludzie, dobrze. Zgadza się z tym. A tobie myślą. Tak. Prawda, to co powiedziała pani, że wcześniej tak naprawdę było. Ja byłam zupełnie osobą totalnie nieświadomą niczego i wyglądałam jak wyglądałam. Myślę, że ta świadomość nabywa się gdzieś tam po wielu latach bycia w tym wszystkim. No i ciągle się zdobywa nowe doświadczenia. To wszystko prawda. Dziś to się ciągle... Chcesz powiedzieć, że czułaś się wtedy gorzej? Tak. Na pewno teraz, jeśli chodzi o moją mentalność, bardziej akceptuję siebie w chwili obecnej niż wtedy. Mam większy dystans do tego, co robię, a to też jest bardzo istotne. I generalnie jest mi ze sobą lepiej niż wtedy. Bardziej, to znaczy bardzo doceniam tamten okres, bo od tego wszystko się zaczęło. Ja wtedy miałam 18 lat i właściwie wszystko było urocze, wszystko było pierwsze. Wszystko było takie ładne i ugrzecznione i cudowne. I nieświadome. To brzmi tak, jakbyś była wtedy szczęśliwsza. Możliwe, że tak. Wiesz, kiedy jesteś nieświadomy, jesteś szczęśliwy po prostu, bo nie wiesz o wielu rzeczach. A im więcej wiesz, tym więcej myślisz i zdajesz sobie sprawę z tego, jak wiele nie wiesz. Czy pani również ubywało szczęścia z rozwojem kariery? Czy czuła się pani mniej szczęśliwa, im dalej to wszystko szło różnie, do przodu? Różnie to oczywiście bywa, ale problem jest chyba w tym, że im głębiej w las, tym więcej drzew i zaczynają się większe odpowiedzialności, większe tremy, większe nerwy, różne decyzje. Czasem słuszne, czasem nie, ale ja już doszłam do takiego momentu, że wyjście na scenę jest właściwie dla mnie nieprzyjemnym momentem i odganiam to od siebie straszliwie. Dopiero jak już wyjdę i odrobinę się rozkręcę i uzyskam tą życzliwość publiczności, to popuszczam się troszeczkę, ale już jestem już tym, prawdę mówiąc, zmęczona. To zaskoczymy pani Danuto, no. Bo nie tylko jest pani słuchana, ale także lubiana, o czym się przekonamy za chwilę. Po tylu latach to jest podwójne szczęście. Ja ją uwielbiam. Jest fantastyczna. Świetna jest w ogóle. Z czym mi się kojarzy? No wie pan, ja no nie wiem, jak mam powiedzieć. W każdym razie jest fantastyczna. Aby więcej było takich piosenkarek jak ona. Za co ją pani lubi? Co ona ma za humor. W ogóle kobieta, która umie się zachować w każdej sytuacji, proszę pana. Dobra piosenkarka. Raczej nie znam jej muzyki, bo troszeczkę starsza pani jest to. Ale no, kojarzy mi się pozytywnie raczej. A jaką piosenkę pamiętasz? Ona taką jedną rzecz. Gdzie ci mężczyźni? Bardzo lubię, dlatego że jest grubiutka, że jest korpulentna, że jest miła, sympatyczna i ładnie śpiewa. Bardzo ją lubię. Jak to było z tą nagrodą?
Miss Obiektywu? Tak. Ja nie wiem, bo to tam między sobą pozałatwiali, ja się dowiedziałam na końcu. Ja wtedy byłam dość przejęta tym utworem, który ma potwornie dużą ilość tekstu, dosyć trudnego. Więc ja się skupiona byłam na tym, ale rzeczywiście takie słuchy dochodziły, że tam Miss Obiektywu i nagroda, no. No i chwała Bogu, tak się skończyło i tak się zaczęło. Kasiu, w jakich okolicznościach zdobyłaś Miss Obiektywu, jak ty? To wspominasz. To więc jeszcze często to powtarzam, że dla wokalistki komplement ładnie wyglądasz, ale wiadomo, nauka. W każdym bądź razie to było w zeszłym roku podczas festiwalu w Opolu. Brałam udział w takim, właściwie może to być konkursie, Audiotele, ludzie dzwonili. I wtedy zajęłam drugie miejsce i to była dla mnie bardzo ważna nagroda, bardzo to doceniam, cieszę się z tego. No i nagle przypadkowo zdarzyło się też, że Miss Obiektywu. Tak więc ogłoszono mnie Miss. Pierwszy i ostatni raz, mam nadzieję. Dobrze, słuchaliśmy komplementów, nie zawsze jest tak słodko. Są też i wypowiedzi troszeczkę takie na bardziej krytyczne. Chwała Bogu. Zawsze jest tak, że pokazuje się te słodkie. Ja bardzo chętnie zobaczę. A więc zapraszam. Złe, co ciekawe. Myślę, że wewnątrz ona jest bardzo ciepła. No za to troszeczkę boi się okazywać swoje uczucia, żeby nie zostać skrzywdzoną. Ja myślę, że ona wciąż jeszcze poszukuje jakiejś takiej swojej właściwej drogi i myślę, że jak na razie podąża w właściwym kierunku. A jaką ma szansę na przyszłość być naprawdę wielką gwiazdą? To znaczy, myślę, że musiałaby jeszcze trochę sporo nad sobą popracować, bo takich jak ona jest wiele, takich właśnie wzrastających gwiazd na polskim rynku muzycznym i no może jej się to uda. Jak dążysz do tego, żeby nie być jedną z tych wielu właśnie? To jest jej problem teraz. To nie jest tak, że ja mogę sobie ułożyć plan na najbliższe 10 lat i powiedzieć, zrobię to i tamto i nagle będę ideałem. Tak naprawdę myślę, że będąc w wieku 6 dusz, jak nagle stwierdzę, że jeszcze wiem niewiele i ciągle czegoś się uczę. Zobaczmy opinię w takim razie na temat teraz pani. Na mnie. Pani Danuś. Słuchamy. Jakie piosenki? Jakie? Są te chłopy, przepuśćmy. Dlatego, że ją mąż pierwszy zostawił. Więc na pewno miała żal do wszystkich innych też. Z czym wam się kojarzy Dany Tarię? Panią, która dobrze gotuje. Bardzo ją lubię oglądać. No wiem, no pani Dany Tarię, no to śpiewa takie raczej. Znaczy, no nie wiem chyba dokładnie, ale coś mi się kojarzy chyba z jazzem. Nie, chyba nie. Jak się odbija właśnie kariera na życiu prywatnym? Ile to kosztuje? Ile to panią kosztowało? Dobrze się stało, że zostałam w końcu sama i tak wybrałam sobie taki ten, dlatego że to jest właśnie to, o czym żeśmy tutaj wspominały, brak czasu, aczkolwiek ja prowadziłam dom normalny przez wiele lat będąc mężatką i bycie samym jest w tym zawodzie jednak wygodniejsze bardzo, choć jak się wraca do domu, to jest to na pewno milej wejść w czyjeś ramiona, które przytulą i pocieszą i dadzą herbaty. Była pani postawiona przed takim wyborem? Albo on, albo kariera? No były takie sytuacje niestety w moim życiu. No ale ja jestem osobą twardą i nie dałam się w to po prostu manipulować. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ale jest jak jest. Wydaje mi się, że po tylu latach śpiewania się ludzie w ogóle rozpoznają mnie na ulicy. To mi to sprawia przyjemność. Znacznie większą niż sprawiało mi to, kiedy byłam młoda i wszyscy latali po autografy. Kasia, nasze wspaniałe panie polubiły się chyba dzisiaj w naszym programie. Co do tego, to już nie ma wątpliwości. Ja myślę, żeby się lubiły różne inne panie także, gdyby nie robiono sztucznego takiego, jakby powiedzieć, no takiej linii jakby, no, po jednej stronie są młodzi, a po drugiej ci starsi. Nie wiadomo dlaczego dokładnie. I to jest właśnie celem naszego programu, łączyć muzyczne pokolenia. Słusznie. Wspólnie się pięknie rozmawia, ale zobaczymy jak paniom się uda zaśpiewać swoje piosenki. Mówiąc szczerze, sam się nad tym zastanawiałem, jest czy... Ciekawe też. To się uda. No to już. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy na scenę, chwila próby i zaraz zaczynamy koncert. Idziemy. No to co? Bo tak. Uwaga! Cisza, proszę! Thank you.
jak się bawić, jak się bawić, to się bawić. Proszę bardzo, wideo! Pani Danuta sama nie była w stanie sobie przypomnieć, ile piosenek zaśpiewała w życiu. Wydaje się więc, że nie są obce jej żadne dźwięki. Czy jednak poradzi sobie z wykonaniem piosenki tak młodej artystki? Pani Danuta Rin przy fortepianie Włodzimierz Korcz i Orła Cień. Widziałam orła cień, do góry wzbił się niczym wiatr. Niebo to jego świat, z obłokiem tańczył w świetle gwiazd. Usłyszał ludzki szept, krzyczał, że wolność domem jest. Nie ma końca drogi tej i że nie wie, co to gniew. Przemierzał życia sens, skrzydłami witał każdy dzień. Zataczał lądy, morza, łez, bezpamiętnie gasił mnie. Choć pamięć krótka jest, zostawia słów tych treść. Nie umknie jej żaden gest, żadna myśli, żaden sens. Żadna myśli, żaden sens. Żadna myśli, żaden sens. Żadna myśli, żaden sens. Wywinęłam orła, oje. Widzę, że o nie miałeś zachwytu. Pięknie pani Danuta zaśpiewała, prawda? No to było szokujące. Nigdy bym nie przypuszczał, że będzie potrafiła tak dobrze zaśpiewać młodzieżowy przebój. Profesjonalistka odnajdzie się wszędzie. A zobaczmy, jak to wyglądało w oryginale. Widziałam orła cień, do góry wzbił się niczym wiatr. Niebo to jego świat, z obłokiem tańczył w świetle gwiazd. Słyszał ludzki szept, krzyczał, że wolność domem jest. Nie ma końca drogi tej i że nie wie, co to mnie. No, teraz to mam trener. Muszę powiedzieć. Bo nagranie, rozumiesz, 5 minut, już jedziemy, szybko. Idziemy? Doświadczone gwiazdy polskiego showbiznesu mówią o niej, że jest kopciuszkiem polskiej estrady. Nic dziwnego, skoro przyszłość chce związać z malarstwem, a świat książek jest jej bliższy niż bankiety z bohaterami ilustrowanych tygodników. Przed państwem wystąpi Katarzyna Stankiewicz. Gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy? Ci mężczyźni, na miarę czasów, gdzie te chłopy? Czerniak, skręta, mruwa. Niepoważne to nieszczere, jak bezwolne manekiny, przestawiane i kopane, gęby pełne wazeliny.
oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje, wykrzykuje taki w domu, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Orły, sokoły, herosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Bojownicy spraw ogromnych, obwładnięci ideami, oznaczeniu wielkopomnym i wejrzeniu jak ze stali, gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe, kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni, gdzieże oni, gdzieże tacy, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi? Mężczyźni tacy. Orły, sokoły, bażanty. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasów. Gdzie te franty? No i jak? Kasia Stankiewicz nieźle sobie poradziła, co? No wiesz, nie spodziewałem się rzeczywiście tego. Całkiem dobrze, chociaż nie przypuszczałem, że w ogóle taki numer potrafi zaśpiewać tak młoda piosenkarka. Ale co, lepsze od oryginału? Lepiej zobacz, jak pani Danuta śpiewała ten przebój kilkanaście lat temu. Zobaczmy. Gdzie ci mężczyźni? Dziś to już wszystkie atrakcje, jakie przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że Danuta Rin i Kasia Stankiewicz, podobnie jak nas, zaskoczyły i was. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Muzyka gra, muzyka gra.